Do Ziemi zbliża się kometa i zostało ci zaledwie kilka godzin życia, a może za niedługo spodziewasz się radioaktywnej chmury, albo też sąsiad spod trójki powrócił do życia i zabarykadowany w domu zastanawiasz się, na co przeznaczyć czas w sytuacji rychłej apokalipsy zombie. Jak zwykle przychodzę z ratunkiem. Ja jestem Sznikiel, a to jest 10 filmów postapokaliptycznych, jakie musisz zobaczyć przed apokalipsą. Mad Max na drodze gniewu. Kino postapokalipników wiecznego Joe zostaje sprowadzony do Cytadeli, schronienia dla nielicznych szczęśliwców, gdzie woda jest najcenniejszą walutą. Los jednak delikatesen. Niedaleka przyszłość. Stara kamienica zamieszkana przez kilkanaście osób żywionych przez tytułowe delikatesy, znajdujące się na parterze. Jak możecie się domyślać, w tym zrujnowanym świecie to człowiek jest najlepszym źródłem białka, a etykieta kanibala dawno już przestała kogokolwiek odstraszać. Do tej zamkniętej społeczności trafia kolejna potencjalna ofiara rzeźnika, zwabiona przez niego obietnicą pracy. Masterplan komplikuje się, gdy córka rzeźnika zakochuje się w nowo przybyłym ze wzajemnością. Surrealistyczne kino francuskie znajdzie dla siebie na pewno silne grono fanów. Mnie film kupił już po pierwszych 5 minutach. Ucieczka Logana. Wyobraźcie sobie świat zniszczony w wyniku niezliczonych konfliktów. Pośrodku tych zgliszczy ostatki ludzkości wybudowały miasto pod ogromną kopułą. Tutaj wiodą spokojne żywoty do 30 roku życia. Wtedy to dochodzi do ich rytualnego odrodzenia. Porządku w tym z pozoru doskonałym świecie pilnują strażnicy, a główny bohater tej historii jest jednym z nich. W trakcie rutynowej misji poznaje on przerażającą tajemnicę, która zmusi go do próby ucieczki i ściągnie na niego gniew dawnych przyjaciół. Film nieco już przykurzony, który warto sobie odświeżyć, chociażby ze względu na zapowiedziany remake. Snowpiercer, Arka przyszłości. Księga Ocalenia. 30 years ago, the war tore a hole in the sky. Eli to samotny wędrowiec z misją. Ma do dostarczenia pewną wyjątkową księgę, która być może ocali całą ludzkość. Zrujnowane postapokaliptyczne Stany Zjednoczone są jednak pełne niebezpieczeństw i ludzi, którzy chętnie położyliby na tym skarbie swoje dłonie. Mamy tutaj do czynienia z połączeniem gatunku postapo z westernem i wyszło to doprawdy wyśmienicie. Niesamowity klimat tej opowieści drogi i magnetyzm głównego bohatera granego przez Denzela Washingtona gwarantują wyborowy seans. Put that hand on me again, you won't get it back. Stalker. Absolutny klasyk gatunku. Film, który wprowadził gatunek post-apo na salony filozoficzne głębokie niczym wody Bajkału. Głównym bohaterem filmu jest stalker trudniący się wprowadzaniem chętnych do zony, zamkniętej strefy, w której mają miejsce zadziwiające rzeczy. Legenda głosi, że w jej środku znajduje się pomieszczenie, które spełnia życzenia odwiedzających. Jak możecie się domyślić, jest to pozycja nie dla każdego, ale jeżeli chcecie poznać jedno z najważniejszych dzieł postapokaliptycznych, to zapraszam do zony. Самое выстраданное. Jestem legendą. Remake klasycznego filmu Człowiek Omega. W postapokaliptycznym Nowym Jorku towarzyszymy Robertowi, który mając za przyjaciela jedynie psa, stara się nie zwariować z samotności i tęsknoty za utroconą rodziną. Jest jedyną osobą, jaką zna, odporną na tajemniczy wirus, który parę lat wcześniej zmienił większość ludzkości w odrażające nocne monstra. Od tego momentu nasz bohater za dnia poszukuje nadziei, a nocą ukrywa się ze swym towarzyszem. Jeden z tych filmów, który wypada znać. Matrix. This is the world as it exists today. Fani postapo być może znienawidzą mnie za tę propozycję, jednak Matrix świetnie wpisuje się w ramy kina postapokaliptycznego. Opowieść o Neo, wybrańcu, który w świecie zniszczonym i kontrolowanym przez maszyny jako jedyny z ocalałych potrafi na własnych zasadach uczestniczyć w stworzonej przez nie na potrzeby kontroli ludzkości wirtualnej rzeczywistości. Grając na haksach stara się uratować z wirtualnej pułapki jak najwięcej osób, unikając przy tym potężnych programów i jednego groźnego wirusa. Trylogia braci
Wachowskich, którzy teraz właściwie są siostrami Wachowskimi, stanowiła kamień milowy zwłaszcza dla dziedziny efektów specjalnych, ale fabularnie też nie zawodzi. This isn't real. What is real? How do you define real? Droga. How many people do you think are still alive? In the world? Not very many. Droga to świetna ekranizacja bestsellera Cormaca McCarthy'ego, serwująca nam historię ojca i syna przemierzających postapokaliptyczne pustkowia Stanów Zjednoczonych. Film głęboki i przejmujący, korzystający z bardziej wysublimowanych środków wyrazu. Być może nie olśni nas natłok niesamowitych efektów specjalnych, ale przynajmniej przez prawie 2 godziny poczujemy się, jak to by mogło być naprawdę. Bez słodzenia, patosu i akcji w stylu zabili go i uciekł. Podobnie jak w książce, taki film nie dostarcza nam odpowiedzi dotyczących powodów katastrofy. Terminator. This weapon will be powerful, versatile and indestructible. Okej, być może cały film rozgrywa się w świecie przed apokalipsą, jednak krótkie wstawki ze świata wyniszczonego w wyniku konfliktu ludzi z maszynami warte są wrzucenia Terminatora do tego koszyka. Poza tym jest to murowany klasyk z podróżami w czasie, przerażającymi robotami, świetną fabułą i równie dobrymi kreacjami aktorskimi. Jest to też szansa zobaczenia Arnolda w najlepszej formie. Serię można zakończyć na drugiej odsłonie, po której zaczęła się ona stopniowo staczać. You're dead, honey. I to by było na tyle. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Podzielcie się swoją opinią o materiale w komentarzach. By nie przegapić nowości z poważnej strony, polecam kliknąć dzwona. Możecie też odwiedzić portal poważnastrona.com oraz app.